Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Przypominam, że jest to już trzeci podcast, który możecie obejrzeć, także wersja wideo podcastu znajduje się na moim YouTubie Karolina Sobańska. Dziś mam dla Was trzecią rozmowę z cyklu, który stworzyłam wspólnie z marką Adidas w ramach ich kampanii Reimagine Sport. Jest to miniseria, która składa się z czterech rozmów z wyjątkowymi kobietami o tym, że aktywność fizyczna jest dla każdego, niezależnie od doświadczenia, rozmiaru, wyników czy celów. Rozmawiałyśmy już o balecie w każdym wieku i ćwiczeniu dla siebie oraz o tym, że mięśnie mogą iść w parze z kobiecością, a sprawne ciało to inwestycja w naszą niezależność. A dziś mamy kolejną bohaterkę i zupełnie inną perspektywę, bo moją rozmówczynią jest youtuberka Zuzia Borucka. Zuzia jest oczywiście ambasadorką kampanii Adidas Reimagine Sport, ale nie jest ani trenerką, ani zawodowym sportowcem, a po prostu dziewczyną, która postanowiła zadbać o swoje zdrowie i zacząć się ruszać. Poruszamy dzisiaj bardzo ważny temat, jakim jest samoakceptacja i sport w każdym rozmiarze. Zuzia opowiada o tym, co zmotywowało ją do zmiany stylu życia, dlaczego warto się badać oraz jak zrozumiała, że zarówno aktywność fizyczna, jak i zdrowe jedzenie mogą być przyjemnością i przejawem miłości do siebie, a nie karą. Sądzę, że jest to bardzo ważny temat, a Zuzia odważnie nie obawia się poruszać go w mediach społecznościowych, a dzięki temu inspiruje dosłownie miliony Polek i Polaków, co jest naprawdę godne podziwu. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Zuzią Borucką. Powiedz mi, jak to się stało, że amatorka jest twarzą kampanii Adidasa? O Jezu, to jest piękne. To jest super. To jest duże docenienie. No prawdopodobnie cała ta tematyka, którą robiłam i też w czerwcu 2019 roku jakby pokazałam się w sumie na moim kanale w samym topie, w samych leggingsach, a z moją nadwagą to nie jest takie, bym powiedziała, łatwe, tylko to trzeba mieć trochę odwagi i trzeba wiedzieć, że tego się właśnie chce i odważyłam się jakby w ogóle promować zdrowy styl życia. To było duże wyzwanie, teraz tak myślę. W ogóle cała kampania jest dla mnie dużym wyzwaniem, ale też niesamowitym doświadczeniem. Czymś takim... To w ogóle dało mi dużego kopa. I spotkanie z Ewą i oczywiście to dieta i te ćwiczenia z nią później, ale też to, że to, co robię, ma sens. Znaczy, wiedziałam to już wcześniej, bo dostawałam strasznie dużo wiadomości, nawet filmików od widzów, że super, że w ogóle się ruszam, bo zazwyczaj jak myślimy o sobie, która w internecie mówi o zdrowym stylu życia i sporcie, to myślimy sobie o osobie typowo wysportowanej, a ja mam nadwagę, także w ogóle nie kojarzę się z czymś takim, z siłownią codziennie, a jakby i przeraża mnie trochę to, że różnego typu budowy ludzie tak rzadko mówią o sporcie i są tylko kojarzeni właśnie z czymś takim niezdrowym stylem życia. Także cieszę się, że mogłam w końcu to przełamać, jakby złamać tę barierę tego. Bałaś się? Myślisz, że właśnie to jest taka blokada, że jeżeli nie wpasowujesz się w taki ogólnie przyjęty kanon osoby wysportowanej, ćwiczącej, to boisz się, że ludzie nie będą chcieli Cię słuchać albo że to skrytykują? To o to chodzi? Ja się bałam, nawet bym powiedziała, przez parę lat, bo jakieś takie moje pierwsze filmiki, wiem, kadrowałam sobie tak na przykład, że to było takie półpiersie, bym powiedziała. A tak naprawdę dopiero rok temu ośmieliłam się w ogóle jakiś taki temat poruszyć. No i oczywiście, że się bałam, bo jest trochę ten kult ciała i takie w ogóle sylwetki. Ta kampania to nie tylko było wydarzenie ważne dla Ciebie jako dla Zuzi, ale też było o tym, jest o tym głośno w mediach. Czy Ty masz jakąś informację zwrotną od ludzi, że to, że Ty jesteś częścią tej kampanii jako dziewczyna, która nie jest trenerką ani zawodowym sportowcem, ma to wpływ na jej odbiór i na to, jak właśnie dziewczyny do Ciebie reagują i też czy odzywają się do Ciebie? Codziennie praktycznie dostaję jakieś wiadomości i zdjęcia z siłowni, że jakby jestem tam. Na początku to był w ogóle szok,
no jakby moja Zuzia, moje widzowie, moja Zuzia na siłowni, także wysyłają mi coś takiego. I nawet przed tym, jak ja w ogóle to oznajmiłam, już dostawałam, że jakby one to widzą. Także no super, to jest w ogóle niesamowite wiedzieć, że nie dość, że ktoś ćwiczy, jakby robi coś dla siebie, to jeszcze widzi, nie wiem, ciebie, widzi mnie w sumie i go motywuje tym lub po prostu... Znaczy dla mnie to jest w ogóle ogromny zaszczyt i strasznie się cieszę, że i moje widzki, i nie tylko, mogą po prostu widzieć, że no nie tylko szczupłe osoby mogą ćwiczyć. Czyli po prostu mi się wydaje, że moja postawa, to, że jestem w tej kampanii, to, że mnie widzą, motywuje bardzo. No to jest niesamowite być w sumie inspiracją dla każdego, dla każdej dziewczyny czy chłopaka w różnych rozmiarach. A powiedz mi, mówiłaś o sesji, którą mieliście, że to było dla ciebie stresujące. Nie wiem, czy powiedziałaś mi to w tej rozmowie, czy przed nagraniem, że to było dla ciebie takie duże przeżycie. Co tam się takiego działo? To znaczy, w sumie to robiliśmy film i zdjęcia, tak naprawdę. Ale jestem w szoku w sumie, że takie było to dla mnie łatwe. Nie wiem, jakoś czułam tą misję i nie było to dla mnie na tyle stresujące, że mam tylko top i tylko leginsy. Także wyzwalające nawet uczucie w sumie. I tak w końcu zrozumiałam, że ja... Tu nie chodzi teraz o to, żebym ja tak jakby chodziła, że to nie jest nic negatywnego, tylko ja po prostu całym tym moim wystąpieniem robię jakąś misję i jest to nie tyle odważne, co pokazujące osobom, nie wiem, podobnej tuszy do mojej, że można i że nie ma się czego bać i że mimo, że trochę się wyróżniam od reszty dziewczyn, to właśnie to jest super i to jest piękne, że po prostu mogę być w tej kampanii, że pokazujemy różne sylwetki i że sport jest dla każdego. Bo powiedziałaś, że dziewczyny takie jak ja powinny się przełamać, żeby wejść w ten strój sportowy i zacząć ćwiczyć. Właśnie z czego wynika ta blokada, znaczy, jak myślisz? Wiesz co, jest strasznie dużo tak w ogóle problemów, moim zdaniem, w głowie dziewczyny, która ma kilka kilogramów więcej. Już nie mówiąc do tego pokazania się na siłowni, ale chociażby od stroju, gdzie gdyby w moich nastoletnich czasach na WF-ie, gdybym ja mogła mieć po prostu taki stanik sportowy i gdybym mogła biegać i nie trzymać moich piersi, bo dosłownie tak to wyglądało. Ja jako nastolatka, jak robiliśmy to okrążenia wokół boiska, to musiałam normalnie trzymać piersi i było to dla mnie katorgą. Straszne to było. Jeszcze najgorzej, jak był WF z chłopakami, no ale to już nieważne. Także w tym momencie, jak masz dobry strój, w którym naprawdę możesz ruszać się i czuć taką swobodę tego ruchu, I wyglądasz też w tym dobrze, bo zazwyczaj ma się w głowie: Jezu, ja wejdę w leginsy i w top, co to będzie? a naprawdę, nawet ja bym powiedziała, że czułam się wtedy atrakcyjnie i ładnie. Pierwszy raz, jak zobaczyłam jeszcze przed sesją ten stanik i leginsy, to pomyślałam sobie w ogóle, jak ja będę w tym wyglądać, jakby... Jest okej, okay. W ogóle jest rozmiarówka, także to jest w ogóle coś, co mnie od razu cieszyło, bo rzadko się jakby, no rzadko tak naprawdę wcześniej miałam dobrze dobrany biustonosz sportowy i dał radę. Jak pierwszy raz zobaczyłam siebie w lustrze, to pomyślałam, jest okej, okay. Pasuje, jest idealnie. Wyglądasz dobrze. Wyglądam dobrze i jeszcze nie boję się ćwiczyć. Także kiedyś to były takie ogromne dresy i rozciągnięta koszulka. Także ani swobody ruchu nie było czuć. Po prostu to były worki. Ubierało się... Znaczy, też nie mówię oczywiście o wszystkich dziewczynach, nie zaogólniam, ale ja osobiście przez kilogramy właśnie tak chodziłam. Też często pamiętam, że chociażby kąpanie się w jeziorze, w ogóle jakieś baseny. Ja nie zakładałam nigdy stroju kąpielowego. U mnie to była po prostu rozciągnięta koszulka. Ale czy ta twoja zmiana z ostatnich miesięcy wpłynęła na to, że poradziłaś sobie z tymi niektórymi blokadami? Tak, oczywiście, ale w ogóle wydaje mi się, że cały ten rok. Ja w ogóle w 2018 roku przytyłam 10 kg i sama nie wiem, czy to było znowu
takie zmiana trybu życia i przeprowadzka i stres i to wszystko sprawiło, w ogóle moja waga zawsze tak lata do góry, na dół i tak dalej, ale w pewnym momencie zaczęli mi to jakby wytykać niektórzy i ja mimo, że tak nie myślałam o tym, w ogóle, praktycznie miałam to jakby, nie wiem, opanowane, po prostu miałam to tak... Akceptowałaś to? Akceptowałam to. Okej, mam więcej kilogramów, przytyłam jak zawsze, to jakoś zawsze to tak się waha i to nie było normalne, ale w momencie, kiedy usłyszałam, że jak ja wyglądam, to zaczęłam sobie myśleć, no i co z tego? Jakby, dlaczego ktoś w ogóle ma prawo mi mówić, jak ja wyglądam? Także najpierw w ogóle była straszna taka brak akceptacji w ogóle do ludzi, którzy komentują kogoś wygląd. Ja też, znowu to jest najgorsze, ale taką agresją chciałam siać dobro, czyli taką mocnym mówieniem, że nie można po prostu patrzeć komuś, nie wiem, w lustro. Trzeba tylko mieć swoje lustro, a nie patrzeć, jak ktoś wygląda i jeszcze prawić mu jakieś rady. Także pierwsze te wszystkie od właśnie nawet nie widzów, tylko jakichś przypadkowych obserwatorów, pierwsze te komentarze, które były negatywne, że źle wyglądam, że jak ja mogę się w ogóle tak pokazywać, że były takie bolące mnie i takie wręcz nie wolno tak. Mhm. Dlatego, że zaczęłam mocno mówić o tym, że w ogóle tak nie powinno się robić, nie powinno się ludzi komentować. Ale później zrozumiałam, że cały body positive, bo to o tym też jest bardzo głośno, nie polega też na tym, że teraz jesteś większa, masz kilogramy i jesz burgera i jesz w ogóle same niezdrowe rzeczy, pizzę i jeszcze mówisz, że jest super, bo jestem większa i jeszcze tak jem. Tylko właśnie ta miłość do swojego ciała i ta akceptacja swojego ciała sprawia, że ty nie chcesz jeść niezdrowych rzeczy, tylko zdrowe rzeczy. Tak samo w momencie, kiedy akceptujesz i kochasz siebie, to właśnie chcesz się więcej ruszać, więcej sportu uprawiać i dać temu swojemu ciału coś naprawdę pozytywnego i dobrego, a nie takie ślepe, niezdrowe, wręcz krzywdzenie się trochę jedzeniem. I w tym momencie, już po roku tego wszystkiego, myślę sobie, że każdy rozmiar jest okej. I ja w tym momencie akceptuję siebie. Tak, akceptuję i na tyle siebie kocham właśnie, żeby to zmienić, żeby w ogóle zrobić coś w tym kierunku. Bo tak naprawdę takim popchnięciem mnie do tego były wyniki badań. Mhm. Także no, nie obudziłam się nagle, nie stwierdziłam, że... Czas pobiegać, tylko po prostu zrobiłam wyniki badań moje były słabe. Ale to może jest dobry moment, żeby też zachęcić naszych słuchaczy, żeby do się badań, badać. Oczywiście, że tak. Badanie jest bardzo ważne. Krew i... Ach, nie wyobrażam sobie tak w ogóle, na przykład jak wcześniej, 2 lata, 3 lata bez w ogóle jakiejś morfologii. Bym chyba musiała, nie wiem, stresować się, że coś jest ze mną nie tak. Ale w momencie, kiedy dostajesz takie wyniki, stwierdzasz, że okej, coś muszę zrobić, to od czego zaczynasz? Dużo osób zakłada, że jeżeli nie rusza się wcale, to od razu musi zapisać się na siłownię, zacząć półprofesjonalnie trenować i przez to w ogóle się za to nie zabierają. Mhm. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby po prostu właśnie wyszli się przejść z psem, tak? Albo właśnie poszli na łyżwy, mimo że to może nie jest jakiś bardzo wysiłkowy sport, chociaż różnie bywa, to jest to zawsze lepsze niż siedzenie przed kompem. No tak. Znaczy w ogóle jest dużo takich aktywności fizycznych, rozrywkowych, tak bym powiedziała. A ja mam dużo takich ulubionych czynności, które też są ruchem i nie muszą to być nawet typowo trening, tylko rolki, rower, no może nie wtedy, bo to było lato, ale uwielbiam narty. Tak, i w ogóle zimowe sporty. Ja jestem typowo zimowym miłośnikiem sportów. Spacery nawet, bo u mnie też na samym początku zmuszenie się w ogóle, żeby tak wyjść z tego domu, iść na ten spacer, taki dłuższy, a nie tylko do sklepu, to było dużo. Więc nawet tak bym powiedziała, że ta siłownia taka i tak rzucić się na tą siłownię i tam ćwiczyć nie wiadomo ile, to może jest czasami niepotrzebne. Wystarczy sobie po prostu takimi małymi krokami trochę pochodzić, później samemu pobiegać. Bieganie to też jest w ogóle dopiero ostatni etap tego. Najpierw u mnie była faza załamania. Okay. Tak to muszę nazwać trochę. Znaczy
Ale szybko od razu postanowiłam sobie, że trzeba to zmienić. I to też było piękne, bo miałam, no nie wiem, nie byłam zadowolona z tego, jak żyję. No nie było to zbyt aktywne życie tak naprawdę, dosyć leniwe. A jeszcze przy tym, co robię, czyli chociażby montaż, 8 godzin siedzisz przy biurku i to jest no typowa praca przy biurku, teraz tak myślę. To jest YouTuber to jest siedząca praca. Nie, no, znaczy są wiadomo dni, kiedy się nagrywa jakieś aktywne plany zdjęciowe, ale normalnie to masz bardzo dużo komputer i ty. I nie ma nic więcej. Także byłam niezadowolona i po fazie załamania przyszedł czas na typowe punkty, które sobie zrobiłam. Także po pierwsze chciałam bardzo mieć dobrą dietę, bo ta dieta to jest jednak najważniejsze w tym wszystkim. Znaczy sport też jest ważny oczywiście, ale dieta jeszcze przy tym jakby moich początkach insulinooporności, to właśnie ta dieta była najważniejsza. Ale masz więcej takiej samodyscypliny na przykład w związku z ćwiczeniami? Tak, no bo kiedy już się je zdrowo, to oczywiście nie chce się później zjeść takiego złego. Ale znowu, no też znaczy, nie musi być złego, nie? Bo to jest takie, to nazewnictwo czasami jest przerażające, że teraz jest złe jedzenie, które jest jakieś diabelskie i przeklęte. Właśnie ja się strasznie bałam tego podcastu, no muszę to, bo tak ja chciałam zacząć. Ja wiem, że ty zaczynasz podcast, to twój podcast, ale ja... Proszę bardzo, super. Ja jechałam dzisiaj ekspresówką i miałam w głowie po prostu, jak ja zacznę podcast i tak, że ty zaczynasz. Także ja w ogóle chciałam powiedzieć, że przypadkiem, właśnie też przypadkiem, jadąc na sesję, wpisałam sobie, bo tak już chciałam być w takim klimacie, i wpisałam sobie na Spotify'u zdrowie i mi wyskoczyłaś, było jeszcze parę takich podcastów i przypadkiem, nie wiedziałam nawet, że później się w ogóle spotkamy i będziemy, nie wiem, rozmawiać, po prostu słuchałam sobie ciebie wtedy i teraz wiadomo, jak się już przygotowałam, że będziemy rozmawiać, to na święta, jak jechałam, to chyba 4 podcasty, bo miałam daleko. Tak, ja nadrobiłam wszystkie prawie twoje podcasty. A w ogóle w połowie skojarzyłam... Ja się teraz rumienię dla tych, którzy nas nie widzą. Albo mój makijaż zakrywa. No ja, fajnie. Widzisz, ja mam problem z kontaktem wzrokowym, więc... Nie, parę razy na mnie spojrzałaś, słuchaj, jest dobrze. Jest dobrze. Że tego nie widać tak bardzo w kamerze, że ja patrzę za ciebie. Fajne roślinki tutaj mają. To jeszcze na koniec powiedz mi, mam takie 3 krótkie pytania. Jakbyś miała dokończyć zdanie, sport jest dla mnie. Dla mnie sport jest wolnością w sumie i miłością do swojego ciała. Na pewno takim sprawianiem sobie przyjemności. Tak mi się wydaje. A nawet już nie tylko tak sobie, tylko właśnie swojemu ciału. Czyli odchodzą te wszystkie takie łatwe przyjemności i takie proste decyzje, tylko robisz coś, co naprawdę jest dla ciebie zdrowe, dobre i nawet jak ci się bardzo nie chce i ta głowa jakby tego nie chce, to twoje ciało zawsze chce. Tak, nawet kiedyś słyszałam, że nie ma chyba osoby, która po treningu powiedziała, och, żałuję, że poszłam na trening. Jesteś zadowolony. Tak, no to jest jakbyś zrobiła coś, jakbyś spięła się na Mount Everest po prostu. Po treningu czujesz się jakbyś zrobiła coś dobrego. W ogóle to jest też piękne uczucie, mi się wydaje. Mówiłaś, że najbardziej lubisz takie sporty czy też aktywności, które sprawiają ci frajdę, ale czy jest jakaś aktywność, której nie cierpisz? Taka najbardziej znienawidzona? O nie, no myślę tylko o tych, co lubię. O pływaniu i nartach. Pływanie i narty. Ale dobra, czego nie lubię? Jejku, ja naprawdę kocham wszystkie takie, bo jestem też wychowana w ogóle w takim miejscu, gdzie zawsze ten sport był ważny w moim miasteczku. Także i piłka ręczna, i nożna, i jakaś siatkówka, koszykówka. Matko, ja tak naprawdę chętnie bym we wszystko sobie jakoś pograła, poćwiczyła. Bo twoją ulubioną numer jeden będą... Wiesz co, narty, bo narty. Są tak bardzo... Tak rzadkie są, tak. No tylko w te ferie zimowe, ale u mnie w sumie od 11 roku życia, czy 10, jakby od zawsze. No, od zawsze jeździliśmy na te narty i to jest już taka mała dziewczynka jeździła. No nie wiem, mam tak miłe wspomnienia z nartami, że ja cały czas w ogóle namawiam chłopaka, żebyśmy pojechali sobie
I nawet są chyba jakieś stoki? Jakieś stoki jest, kurczę, w Łodzi. Tak, w Bełchatowie. I tuż koło Łodzi jest Malinka przy zwierzu. To taka informacja dla wtajemniczonych. Ale nie byłam, ale można. Znaczy z drugiej strony też mnie osobiście nie do końca fascynuje taki typowy zjazd z, no zjazd z górki. Tak, po prostu tak. Orczyk i zjeżdżasz. Tak, jest to jeden stok. Więc no, ja lubię strasznie trasy w górach, w ogóle jakieś ogromne. Och. I to jest od razu też ten las i ten śnieg i to jest sport, który nawet... Nie odczuwasz, że ćwiczysz. No nie, to jest piękne. To jest jakiś szybki spacer po górach w ogóle w takim słońcu, w śniegu i się miło się jeździ. Zuzia, ja życzę Ci, żebyś w takim razie w tym roku wybrała się na jakiś cudowny wyjazd na narty. Proszę. A naszym słuchaczom życzę, żeby znaleźli taką aktywność, o której będą tak opowiadać jak Ty o nartach. Mm-hmm. Z taką miłością w oczach, bo naprawdę miło się tego słucha i ja się też z tym zgadzam. Wszystkiego dobrego Ci życzę i dzięki za rozmowę. Dobra, też dziękuję. Do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Rozmowa z Zuzią dała mi sporo do myślenia i naświetliła problem, jakim jest strach przed pójściem na trening, kiedy nie czujemy się komfortowo w swoim ciele lub odbiega ono od obowiązującego kanonu, ale to my jako społeczeństwo decydujemy o tym, co jest owym kanonem, dlatego walczmy ze stereotypami i zachęcajmy się wzajemnie do wkładania tego sportowego stroju po to, aby widok osób w każdym rozmiarze był czymś normalnym na siłowni czy sali treningowej, osób pulchniejszych, chudych, z krótkimi nogami czy z dużym biustem, bo to nie ma znaczenia, zacząć możemy w każdej chwili, a zgodnie z motywem przewodnim tej serii ruszać powinien się absolutnie każdy. I może to zabrzmi jak jeszcze jeden frazes, ale nasze ciało jest naszą świątynią, mamy je tylko jedno i będziemy mieć właśnie to do końca życia. Celebrujmy je zamiast je karać, bo tak jak powiedziała Zuzia, dbanie o siebie poprzez aktywność fizyczną i zdrowe jedzenie to nic innego jak przejaw self-love. Taka mała refleksja ode mnie na koniec. Jak zawsze czekam też na Wasze przemyślenia. Piszcie koniecznie w komentarzach na YouTubie. I tam też możecie zasubskrybować mój kanał oraz dać temu odcinkowi łapkę w górę. Odsyłam Was też oczywiście do pozostałych odcinków z tej serii oraz do wszystkich odcinków na moim kanale podcastu. Też możecie posłuchać na Spotify oraz na iTunesie. Na Spotify możecie dodać podcast do obserwowanych, natomiast na iTunesie będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mu opinię. Możecie tam dać mu odpowiednią ilość gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Pomaga mi to dotrzeć do większej ilości osób, a staram się poruszać tematy, które są dla mnie ważne. Także będzie mi bardzo miło. Oprócz tego zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie Karolina Sobańska oraz Karolina Sobańska Podcast. To pierwsze jest to moje prywatne konto, natomiast Karolina Sobańska Podcast jest dedykowane temu programowi. Tam wrzucam informacje o nowym odcinku, możemy wymieniać się wrażeniami i tam na pewno dostrzegę każdy komentarz, bo każdy odcinek ma swój wpis. Właśnie przelatuje samolot, ale mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać. Przypominam na sam koniec, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na dobry początek tygodnia, a na YouTubie macie podcasty w wersji wideo. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka lub za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień w ostatnim odcinku z serii Adidasowej. Cześć!